Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest 7 Days to Die i odcinek tak naprawdę po odcinku nagrywany. Gdyż iż ponieważ tak się wkręciłem, że kurczę stwierdziłem, a co mi szkodzi, nagram sobie jeszcze raz coś. Także w każdym razie, moi drodzy, mamy już kolejny odcinek i mamy questa do wykonania. Questem tym jest... co tam było? Odzyskaj zapasy. Nie powinno to stanowić większego wyzwania ani problemu, tym bardziej, bo to jest raczej taki prostszy quest. Co to było? Ach, ten gołąb! Serio? Byku! Dziękuję. No, w każdym razie nie powinno to stanowić dla nas większego problemu. Całkiem sporo piór z tego leci. Bo to jest prosty quest. Szkoda, że mamy godzinę zaraz 22 i chcąc nie chcąc zombie zaczną, kurczę, biegać. Nie lubię, jak one biegają. No ale cóż. No już, już, uspokój się. Tylko kurczę, który to będzie dom? I pytanie, czy zdążymy jeszcze przed 22? Byłoby bardzo miło. Nara. O kurczę, czyli pies tu gdzieś jest ukryty. Oho. Gdzieś tu kurczę będzie. To nie jeszcze brzmi. Weź się, chłopie. To nie brzmi, z której strony ten pies tam będzie. O, tu skrzynkę widzę. Znaczy te książki. Dobra, nie wejdziemy po nie. Trudno. Dosłownie gdzieś tu pod nami jest ten skarb, czy też bardziej te suplementy, które mamy zabrać. Szybciej wykończymy, tym lepiej. Chodź tu! Kobieto. Idziesz? Imprezowniczka. Dobra, gdzie są te suple? Już mnie nie tyle na tym dropie zależy, co na tym, żeby po prostu to kurczę... jak najszybciej zebrać. Tutaj. No i super. Questik był, questa nie ma. Mam nadzieję, że zdążymy. Czy ja naprawdę dostałem w cymbał tym? O! No i dobra, dla samej książki było warto. Godzina. Damy radę, czy nie damy rady? To jest moje pytanie, kurcze.
Musimy tam dobiec, oddać, wziąć nowy. Tak, tylko jeszcze, żebyś, kurczę, mi tak nie tracił energii co chwilę, to byłoby w ogóle super. Czy też bardziej nie traciła, bo to ona. Nie wiem, czy się udało, czy nie. Siema! Szybko, 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 szybko. Cześć. To... Rower! Masz jakąś robotę? Pozbądź się zombie. Biorę. Dzięki. Yeah, mamy rower! W końcu. Boże, tyle czasu. God say dank. O, panie. Nareszcie, ile można było czekać? Aśmy! Jezu, jaki niemiły. To czekaj, to jak mamy taśmę, to to oznacza, że dużo plastiku będziemy potrzebować. Na pewno z opony będziemy w stanie pozyskać jakiś plastik. Jakim cudem ono nas nie widzi? O, dwa plastiki. Ile? 6. Dzięki. Idziemy zobaczyć, jak stoimy z tymi wszystkimi surowcami, bo kurczę, ten kolektor wody byłby spoko. Jakby się go udało postawić w końcu. Dobra. No, to teraz tak. Cyk. Co tutaj? Cyk. Ile plastiku mamy? 90, czyli 10 nam jeszcze brakuje. No niedobrze. Nawet bardzo niedobrze, bym powiedział. Otwórz to. Lekkie pancerze jakości drugi, ale kurczę, ten rower. Ja z tego rowerka jestem najbardziej chyba zadowolony teraz. Silnik nawet, o kurczę. I ciężkie pancerze, no to panie. Trzeba to zobaczyć. Ja ciągle biegam w pierwszopoziomowym, a tu już mamy szóstopoziomowe nawet. Co ty mówisz? Co mi daje taki szóstopoziomowy? A, do tego są legendarne części potrzebne. To takie rzeczy, to nie. Warsztat. Co ja potrzebuję, żeby zrobić warsztat? 10 stacji roboczych przeczytać albo kupić. Kurczę. Taśma hydrauliczna, klej i kawałek tkaniny. Nie mamy plastiku. Kurczę, pieczone, czekaj. Czy ja mogę coś innego jeszcze wytworzyć? Na pewno możemy bruk. I troszeczkę tutaj podziałać z tematem ulepszenia tego wszystkiego, co tu jest dookoła. I myślę, że tak też zrobimy teraz. Wytwórz mi, proszę ja ciebie, siekierę. Z kamienia, bo z kamienia, ale zawsze. Dobra. Czy ja mogę zrobić już lepszy łuk? Na ten przykład? Nie, pierwszopoziomowy dalej. Szkoda, że tylko i wyłącznie to mogę zrobić. Ha, tkaniny to ja z włókna roślinnego mogę. Łe, to kozacko. Dobra, zostaw mi tak ze 20 tego. Wytwórz, super. Tutaj czwarty poziom, to spoko. Kamienne strzały nie mogę, bo brakuje piór. Ale piórka mamy tutaj jeszcze, nie? Tak. Wytwórz.
Kurczę, szkoda mi tych legendarnych części na... No takie coś. A zwłaszcza, że nie mam napisanego, co mi to da. Co mi daje ten prymitywny w ogóle? Czekaj, pokaż mi to. Ochrona, lekki pancerz. Rękawice kupiłem, to się nie liczy. No to nic szczególnego tak naprawdę nie daje. Jakbym wziął na przykład latarkę sobie teraz. Gdzie ja mam te modyfikacje z latarką? No nie gadaj, że nie mam. Sprzedałem to! Niech to dunder świśnie, no. A nie, jest! Dobra. Machmazo. Ciemno jest, więc raczej... Weź, zamień to na to. Jak się odpala latarkę? F, dobra. No to co? No to... Wypadałoby, kurczę, ulepszyć coś nie coś. Dobra. Nie jest jakoś szczególnie bardzo poniszczone to wszystko. O kurczę. Dobra. Czy ja mam tutaj gdzieś te, kurcze, frame'y? Nie mam tych frames'ów, dobra. Blok? Niech będzie blok konstrukcyjny z tego. Weź mi z 10, dzięki. Dajmy to tak. Kopiuj kształt, cyk. Ej, dobrze było! Dobra. Tu niestety... No właśnie, trochę mi tutaj działały to. Kurczę pieczone. Dawaj, 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 dawaj. Jak już tu idziesz, to dawaj. Chodź. Nie wiem, skąd ta horda się tu wzięła. Ups. Ale ciekawa sprawa. Przestań tłuc. Człowiek spokojnie ulepsza bazę. No i co się tak sadzisz? Nie wiem, skąd to się tu wzięło, tu ta łataństwo, ale okej. Ale drop przynajmniej z nich jakiś jest. Aha, i nie widzę tego plecaka, co ty gadasz? O proszę. Maczugi piątej jakości, nice. Szczerze powiedziawszy, jestem dumny, że zauważyłem te zombiaki, bo ich nie słyszałem w ogóle.
Tymczasowo ulepszymy tylko to. Jeszcze trochę mamy punktów, także spoko. Dobra, tutaj brakuje jeszcze tego. Okej. Czyli 10 takich potrzebuje tych kamyków, żeby to ulepszyć. Okej, good to know. Dobra, czyli wow, ale bym się wbił. Potrzebujemy jeszcze całkiem sporo kamienia. Nie wiem, czemu one uszkadzają cały czas to. No i dobra. Czy coś mogę tu schować? Mogę schować to i to. Chciałbym stworzyć jeszcze jedną skrzynię. Dobra. Storage. A przepraszam, jak zmienić? O, okej. Nazwę to jako wszystko i nic. Co mi dają te cukierki? Zmniejszenie otrzymywanych obrażeń. Ej, to fajne. Stężony testosteron, też spoko sprawa. Czekaj, to co na handel, to pójdzie tu. Może tak zróbmy, co? To sobie zostawimy. Boże, za dużo tu przedmiotów już jest, już się zaczynam gubić. Handel. Dobra, siekierkę na razie zostawimy tu, bo nie jest potrzebna. To możemy zeskrapować, bo nie jest potrzebne. Tego i tak nie używam. Dobra, teraz tak. Drewnianą maczugę możemy wytworzyć 5 poziomu, także ja bym chętnie sobie wytworzył. Ledwo co zrobiłem 4, ale to nic. Tu modyfikuj, dodaj to. Tu modyfikuj i wymień z powrotem na to. Super, dzięki. O właśnie, modyfikacje może też tutaj będziemy wrzucać, co? Takie rzeczy, takie to. Tyle z itemsów. Odporność na choroby, leczenie zmęczenia, czas trwania 12 minut, spoko. Co to jest? Woda 34, regeneracja wytrzymałości. Dobra, to zjedzmy sobie to. Zjedzmy sobie to. I idziemy, proszę, ja ciebie walczyć. Mamy jeszcze jakiegoś tam questika do zrobienia. Ale właśnie, czekaj, przesiałam rower, kurczę. Jak zrobić, żeby nie sterować myszką? A! Dobra, lewy przycisk muszę nacisnąć. Znowu ten dom? Lol. Spoko. Ale dziady! No nie pozwolili mi. Idziesz? O kurczę. Chyba idzie.
Dostał w życie, dziękuję. Co my tu mamy? Aha, zombie oczywiście. A, to spoko. To easy. Tutaj niczego nie ma, ale tutaj widzę, że jest hatch. O kurczę, ile rzeczy z tego wyleciało. Przeczytaj, powyrzuć. Dzięki. Tu chyba gołąb będzie. Ty to... Niby tu byliśmy, a wygląda tak, jakbyśmy tu nie byli. Wygląda zupełnie tak, jakbyśmy inny dom odwiedzali wtedy. No dobra, trudno. Czy ktoś tu, coś? Idziesz też? To? Dobra, dawaj, co tu mamy jeszcze? Jakieś... Jedzonko. Jedzonko zawsze na propcie. Nie wiem, czy to się przyda, ale na pewno weźmiemy to, co jest z chemia tutaj. Oha, o, oha. Chyba alkohol. Jak związki oha, to jest duża szansa, że to alkohol. Dobra, trochę węgla. Nie, nic ciekawego. Nie, I'm good. I'm good. Czekaj. Te dwa mogę wziąć. Coś tu? To mogę wziąć. Chyba dorzucę trochę punktów. Jak już będzie taka opcja do siły, żeby większe obrażenia zadawać. Nasiona yuki, nie wiem po co, ale okej. Okay. Trochę żelaza. Czekaj. Pamiętam, że byłeś. No i dobranoc. Ej, jeszcze jeden tam jest. I see you. No i widzisz. Nie ukryjesz się przede mną. Dziadu jeden. Dobra, daj te rurkie. Dobra, tej chemii tutaj to jest strasznie dużo. O, plastik! O kurcze. Dobra, czego ja nie potrzebuję? Tego na pewno nie potrzebuję. To sobie mogę zjeść. To mogę zniszczyć. Tego też nie potrzebuję. Oddaj mi to, to na pewno też, to.
Bełtów jeszcze nie używamy, także nie jest potrzebne. Tutaj jakaś książka, to mogę zebrać. Co tu mamy? O, painkillery, spoko. To na pewno zabieram. I tutaj jeszcze próbują ukryć przede mną rzeczy. Biorę wszystko, dzięki. Narka. Dobra, tylko jeszcze jak stąd wyjść. Książki może będą? Nie ma książek, niestety. Tu jest wyjście, tak. Dzięki, nara. Może jeszcze ten samochód przeszukajmy tylko. Nie nic szczególnego, ale okej. I daj mi to i rzeczy, które ja tu mogę, kurczę, właśnie umieszczać. No przecież to jest piękne. No i dobra. Czekaj, bo to... Dobra, muszę się nauczyć tym sterować. Jakby zdaję sobie z tego sprawę, że to sterowanie jest trochę takie dziwne, ale to dlatego, że kieruję myszką. Ja nie kieruję WASD. Mogę to zmienić, ale generalnie chcę się nauczyć tak. Wydaje mi się być to takie trochę bardziej, nie wiem, lepsze. Dobra, stój, 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 stój. Co my tu mamy? Dobra, do doma. Na szybkości, to co się nie przyda. Dzięki, dzięki, dzięki. Co na sprzedaż? To na pewno, to bo się nie przyda, to... Strój motocyklisty. Premia do zdrowia, średni pancerz. Dobra, to naprawimy sobie i będziemy nosić. I proszę ja ciebie, painkillery to raczej będzie na sprzedaż. Dacie na ten. Do tutaj. Czy coś stąd mam na handel? To mogę ewentualnie sprzedać. No i tyle. Dobra, idziemy. No, zleś. Dzięki. Siemanko, cześć. Hey, jackass, can I lighten that backpack up for you? Wiesz co? Nie wiem, czy przypadkiem 500 drewna nie będzie lepsze. Nie, chyba nie. Wezmę amunicję. Jakaś robota? O kurczę, to już drugopoziomowe są. Dobra. Przejrzeć towar. Sprzedam. To sprzedam. To, cokolwiek to było, to. Nie. Rękawice Łotra. Poziom ochrony lekkiego pancerza. No właśnie, ja potrzebuję lekki pancerz. Powiedz mi, czy masz jakąś książkę z pojazdami albo z czymkolwiek takim? Masz. Jak nie kijem go, to maczugą. Kurczę, 9 na 10 dopiero, jeżeli chodzi o pojazdy. Mało. Słabo. Plus, jedyny jaki widzę, to póki co to, że mamy rower. Nie, czekaj, ja sobie wejdę jeszcze tu na chwilkę. Napraw, proszę ja ciebie, to na pewno. Wytrzymałość, mobilność, minus 5, zwiększenie hałasu, kurczę pieczone. No ale jednak więcej zdrowia i ochrony to wydaje się być lepsze.
Dobra, zdejmij to. Czy ja mam jeszcze jakiś tutaj do modyfikacji coś? Nie bardzo. A czy mogę już kolektor zbudować? Kolektor rosy jest. 104 i 4. Dobra, czekaj. 104 i taśma klejąca. 4. Mogę. Gdzie leci? 400 metrów. No to już wiemy, gdzie idziemy teraz. Czekaj, bo łopata się może jeszcze kiedyś przydać. To na pewno zasadzimy od razu. Because why not? Tutaj zostawię to, to... Co tam jeszcze? Chyba, że czekaj. Napraw. 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 No kurczę. Nie, wiesz co, chyba... Chyba jednak wolę mimo wszystko... Dobra, trudno. Niech będzie na razie tu. Spróbujemy. Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. O, to jeszcze było na handel. Pożyjemy, zobaczymy. To damy tu. Cyk, modyfikuj, daj to, dziękuję, superancko, dzięki, idziemy po kurczę rzecz. Na razie olać questa, ja chcę rzecz. Hyc. Jako kurczę ty, motocyklista jak nic. Na rowerzu, ale zawsze. Wole, no farcie to zrobiłem. A w ogóle patrz to. Iii. Gdzieś też przez przypadek w jakimś poradniku przeczytałem, że jak kliknę C, to mogę tak hyc, 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 hyc. I mogę dęba stawać. O! Te kamyki trzeba będzie zaraz zniszczyć. Potrzebujemy dużo kamienia. Hyc. Czytaj. To od razu bierz, to też bierz. Młotek w ogóle! Sztos! Młotek bardzo nam pomoże. Bo dzięki niemu nie będziemy musieli trzy razy uderzać, żeby coś naprawić, czy tam ulepszyć, tylko wystarczyć będą dwa. Dobra, to jeszcze przeczytajmy te książki, które tu mamy. Kamienne narzędzia jakości 6. No i dobra. Żelazne narzędzia jakości 1. Szkoda, że kurczę nie mam. Pistolet rurowy trzeciego poziomu. Nice. Dobra, ja się biorę za zbieranie tego kamienia i jak coś to słyszymy się zaraz. Dobra, 1007 kamienia. Ja to sobie zaznaczę. Szybki punkt orientacyjny, super. Póki co, na razie tyle wystarczy. Idę jeszcze dozbierać, znaczy dozbierać. Czy my mamy przy sobie clay? Nie mamy. Czyli wypadałoby się wrócić do naszej bazy i zrzucić tak naprawdę, znaczy zrzucić, dać do tworzenia cobblestone'y, żeby móc już ulepszać trochę bazę i tak dalej. Ale zrobimy to chyba w trakcie w ogóle... Patrz, jak na żyletę przejechałem. Zrobimy to w trakcie, myślę, kurczę, questa. Chociaż chyba, kurczę, nie do końca, bo... Wydaje mi się, że ominiemy całkowicie naszą bazę w tym momencie. Ta. Tam jest. Dobra, trudno. No zrobimy to później. Teraz w każdym razie pójdziemy sobie i zrobimy tego questa tutaj. Odszukaj zapasy, taki jest quest. Radiowozów nie ma co przeszukiwać teraz.
A, ja się dziwię, że ja tak zwalniam, a mi się energia kończy. No tak, przecież. To jest ten jeden z minusów rowera właśnie, że kurczę. Bardzo tracimy dużo wytrzymałości. No i dobra, zróbmy to tak. Cyk. To mogę zostawić. To mogę zostawić. To. Też to może się przydać. To mogę zostawić. I ten kolektor wody. Nie wiem po co ja go ze sobą noszę. No i pieniądze też. Dobra. Nic ciekawego. A jeszcze ten samochód bym sprawdził. Chyba, że się okaże, że to nie jest w ogóle. To miejsce. No proszę, ile rzeczy. Dobra, pokaż mi. O, można? Można. Od razu jakieś lepsze pancerze. O, to jest to. Dobra, to jest to samo miejsce, także dobrze. Ja nie wiem, czy te żarówki mogę na przykład zniszczyć. Co, zróbmy tak może. O, tu jesteś. Jakby się okazało, że to już tutaj. Boże, jakby to było piękne. Dobra, spróbujmy się tu wbić. Daj mi. Kurczę, to jest główny ten. Główny lód. Siemasz? Hejka. Kto mnie bił? Idź sobie! Jak ja tu wlazłem wcześniej? O, w ten sposób, dobra. Dobrze, no to co? No to możemy zniszczyć. Biorę, to zjem. Resztę zabieram. Pięknie. O, tam widzę już na dole jakieś gałgany. I to dwa nawet. No proszę. Kurczę, nie zdążyłem i nie trafiłem. Niech to. Cicho tam. Ile was tu jest? Kurczę, to jest piętro niżej w ogóle. A mnie to się wydaje, że my już tu kiedyś byliśmy. O! Idziesz? Mara. Nara. Idziesz też? Chodź.
Masz na cymbał. Czy to jest wszystko, co tutaj mogę stąd zabrać, czy kurczę, nie bardzo? Wychodzi na to, że wszystko, dobra. Nope. Nope, 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 nope. Idziesz? Chodź. Kenny! Nie, Joe. Dobranoc. Ktoś tu jeszcze jest? O kurczę. To nieźle. Anybody home? No co ty gadasz, że to gdzieś tam jest? Czy mógłbym to, że tak powiem, zebrać bez konieczności? Tak. Wyśmienicie. Co ty gada, że pincetasz? I jak myślicie? To jest całkiem spoko rozwiązanie, że ja w ten sposób to zbieram, czy kurczę, jednak powinienem to wszystko tutaj dokładnie przeglądać? Czy jakoś mi się tak wydaje, że to jest takie... Może nie tyle, że cheatowanie, co po prostu wykorzystywanie faktu, że no kurczę, quest nie polega na niczym więcej niż po prostu zebraniu jakichś tam pierdółek i ucieczce stamtąd. Czekaj, 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 w tym kierunku. Właśnie. I trzeba kolektor postawić. To przede wszystkim. Wiesz co? Pokaż mi, co tutaj będzie. Niewiele, a przynajmniej nic z tego, co ja bym potrzebował. Kurczę, nie zdążymy. Dobra. Jedziemy do domu. Czy ja tędy przejadę? Przejadę. Spoko. Dobra. No i już oczywiście. Aha, stłuczone kolanko mamy. Ojojki. Najgorzej na świecie. Świetnie się... Naprawdę, to było fenomen... O kurcze pieczony, no. Wyjdźcie normalnie, szczęście. Dobra, Gema. Tutaj cyk. To możemy zepsuć. To możemy tak naprawdę postawić gdzieś. Tylko, że najpierw zrobimy tak. No wiem, wiem, ale coś słyszałem, ale nie wiem gdzie. Kurczę, ciągle bawi. Oj. Dobra, daj mi tą amunicję. Na pewno muszę ją zacząć oszczędzać, bo kurczę, ją tak wydaje, kurczę, jakby to nie było, wiecie. Nic szczególnego. Oddaj mi to w takim razie, oddaj mi to. Byry, bruk, kamienie. Wytwórz tyle, ile jesteśmy w stanie. To możemy sobie też zeskrapować. Cygaro pójdzie na handel. Yeah. Dobra. Kurczę, bo ja tam zostawiłem... To zostawiłem.
I teraz jakże ja bym to chciał, kurczę, zrobić? Wiesz co? Bruk blok. Tyle, ile możesz. Daj mi to. I tu będzie, proszę ja ciebie, tak. Kształty. Korzystając z tego, że już i tak jest wieczór i tak jest noc, to wiecie. Daj mi to i daj mi. Tutaj była taka płyta śmieszna. Chyba to. Chyba tak. I byśmy to dali jako tak. Nie to. Nie to. Ale ja nie chcę tego tak. O. Tyle, że ja chcę to. Czekaj, to może inaczej zrobimy. Damy to tak. Tak, wiem. Damy to tak. Cyk. I cyk. Tu damy kraty. I cyk. Cyk. Tworzysz już? Jeszcze nie. Dobra. Damy tak. I to na razie, kurczę, tyle. Niestety. Ale jak oni będą stąd spadać, ale to będzie, panie. Tak, ale nie zmienia to faktu, że póki co mamy kurczę noc i nic więcej nie zrobimy. Także na razie ja myślę, że możemy zapauzować i usłyszymy się za dnia. No i dobra, moi drodzy, chciałem kliknąć tylko ekran, a kurczę uderzyłem siekierą w drzwiczki. W każdym razie ściąłem kilka drzew, które tam zaraz zobaczymy, jak będziemy tu. Tutaj były drzewa, już ich nie ma, kilka nowych zasadziłem, także nie powinno to stanowić problemu, wiecie, ekologia i te sprawy. W każdym razie mamy 40 tych framesów. I teraz się zastanawiam, czy użyć ich od razu tu do budowy tych okratowań, czy może jeszcze nie. Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie. Także zróbmy sobie tak, kształt. Kraty. Gdzie to kurczę było? Czekaj. Cyk, cyk. Daj to. Tak. Weź to odwróć. Kurczę było. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Idziemy zaraz questa oddać. Cztery, pięć, sześć. Serio? Naprawdę musiałem go umieścić w takim miejscu. 1500? Boże, przecież ja wieki będę tu tłukł. No dobra. Trudno. Sfailowałem, to trzeba to teraz naprawić. Właśnie dlatego z jednej strony to jest lipa stawiać konstrukcje już, że tak powiem, gotowe, czyli z gotowych tych surowców. No bo jednak, kurczę, bądź co bądź. W razie pomyłki. Dobra. Czyli tu jesteśmy już w domu, że tak powiem. Teraz tak, kopiuj kształt, tak. Nie wiem, czy to. Chyba to będzie najlepsze. Damy to tak. Cyk, cyk.
Chociaż teraz, jak na to patrzę, to mogłyby być kraty i byłyby lepsze. No ale dobra, powinno być ok. Nie będę na razie w to się tutaj zagłębiał. To sobie jeszcze poprawimy. Czy ja ten młoteczek gdzieś tu mam w ekwipunku? Mam. Jak na razie, proszę ja ciebie. Naprawmy sobie to. Czy też bardziej ulepszmy. Dobra. Dzięki. Kurczę, dobrze, że te dwa takie duże źródła kamienia żeśmy znaleźli, bo dzięki temu. I ten skarb w ogóle, że był. Bo dzięki temu mamy całkiem sporo tego, tej gliny. Możemy sobie ten bruk wytwarzać. Dobra. Tu jest ok. Także w tej chwili baza prezentuje się w sposób następujący. Trzeba zmienić. I tak jak mówiłem, dodać tutaj tą rurkę i tak cyk schodki. Żeby oni generalnie sobie lepiej spadali. I dostawali jeszcze przy okazji obrażenia na cymbał. Jak będą latać. Tylko do tego czasu jeszcze trochę, kurczę. Potrzebujemy czasu. Bez sensu to było zdanie, ale okej. Okay. Dobra, co ja od ciebie dostanę? Na pewno chciałbym, kurczę, to. Chcę przejrzeć towar, chcę ci sprzedać to. Cygaro mogę ci sprzedać, te skóry mogę ci sprzedać. Skóra, fura i komura, jak to mówią. I to tyle. Dobra. Co mogę od ciebie dostać, kupić? Masz pojazdy? Nie masz pojazdów. Szkoda. Ty, a nie masz może przypadkiem... Co to jest za prezent? Kurczę, ja pieniądze zostawiłem w bazie przecież. Nie masz może... Czekaj, ja idę po pieniądze. Czekaj. Dobra, ja ci zaraz dam scumbag. Gdzie ja mam pieniądze? Czekaj, ty, jeszcze to mogę przecież sprzedać i dostać za to kasę. Oddaj mi to, amunicję musimy kupić. Jeżeli jakąś będzie miał. Dobra, idziemy stąd. A, właśnie. Maczuga jakości szóstej. Po co mi ta maczuga, chłopie? Ja potrzebuję, kurczę, kij baseballowej jakości pierwszej. O, coś nowego. I co? No i nie wiem co. Kij baseballowy. 20 żelaza. Co ty gadasz? Ciekawe, jaki to ma damage. Jaką robotę masz? Na pewno nie będę robił zakopane zapasy. Transport i eliminacja. Co ty gadasz? Przejrzeć towar. Ja ci zaraz dam. To ci mogę sprzedać, to na pewno. 10 tysięcy złota, to nie jest tak źle wcale. Teraz tak. Czy... Gdzie ja to, kurczę, widziałem? To. Cena zakupu 189. Spoko. Biorę w ciemno. Cały cement wezmę też w ciemno.
Tutaj był prezent. Ja bym ten prezent chciał wziąć. Gdzie ja ten prezent widziałem? O, jest, dobra. Ja wiem, że to sporo pieniędzy, ale jednak myślę, że warto. Rozwija umiejętność wytwarzania narzędzi do odzysku. Strzelba. Dobra, amunicję. Pokaż mi amunicję, to na pewno. Nie masz amunicji jako takiej. To gorzej. Nawet bardzo źle bym powiedział. 1200 za to. Nie wiem, czy worth it, czy nie worth it. Dobra, na razie to zostawimy tak, jak jest. Szkoda, że nie masz amunicji. To trochę gorzej. I trochę komplikuje nam całą sprawę. Ale sprawdźmy, czy mam materiału na to, żeby zrobić w ogóle... Nie mam, oczywiście, że nie mam. Czekaj, kuta, stal, żelazo. Jednego mi brakuje, serio. Dobra, to, chociaż... Machmazo, daj mi to. To tak, to może jeszcze nie. Czekaj, oddaj mi te kamienie, gdzie ja je miałem? 6. No, kija baseballowego nie zrobimy, niestety, ale mogę zrobić kamienne strzały, to na pewno. Niech będzie tu. To. Szpadel może się przydać. Zaraz zrobię te bloki konstrukcyjne. Czekajcie, zrobimy to w ten sposób. Cyk. Cyk. Złoto mi się teraz nie przyda. Jajko. Drewno sobie będę nosił, bo to zawsze coś. Dobra, gdzie jest ta modyfikacja do kolektora? Tutaj. Ten kolektor trzeba gdzieś postawić i ja myślę, żeby go na dach postawić. Przynajmniej na razie. Dobra. I jak to działa? Przytrzymaj, przeciągnij, by wziąć połowę... Aha, to się napełnia tutaj, tak. Dobra, spoko. To już wszystko wiem, o co chodzi. Tylko tutaj nie miałem jeszcze jeden hatch. Ja tego hatcha potrzebuję teraz. Dajmy to. Tak, na wszelki. Dam swoje szczęście. Wiem, że zaraz ktoś tutaj mi... No i spoko. Blok konstrukcyjny, bruk. Ok, konstrukcyjny. Bruk. Stwórz mi tego ze 100. Dobra, to może stwórz mi tego z 70 na razie. Trochę jeszcze się tego przyda, żeby ulepszyć to, co mamy tu. No i kurczę tylko... Dobra. Na razie nie ma co kombinować. Czy ja coś mogę tutaj nosić, co mi się nie przyda? Nie za bardzo, wszystko mi się kurczę przyda. Czy ja to mogę posadzić od razu? Nie. Flirt? Co ty gadasz? Ach, tu jest kilof. Dobra. Weź go podnieś. Weź go, proszę ciebie, postaw i moi drodzy, myślę, że tym akcentem sobie zakończymy ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Dajcie znać w komentarzach, w jaki sposób możemy ulepszyć tę bazę. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro o tej samej porze. Hej!